po prostu idź. To jest moja odpowiedź. Można zwariować podcast. Cała prawda, całą dobę. Nie ma absolutnej prawdy i że ja mogę mieć rację i ty możesz mieć rację. Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Ja jestem Klaus z Fundacji Można Zwariować. Ja jestem Ania z Psychoedu. A ja jestem Maria z Bezpiecznego Miejsca. Tak, Maria jest dzisiaj naszą gościnią, która jest terapeutką DBT. To jest coś innego niż CBT, ale może trochę podobne. Wyjaśnimy to za chwilę. I porozmawiamy dzisiaj o zaburzeniu osobowości borderline. Ale zanim to może rundka. Kleo, jak ty się czujesz? Ja się czuję okej. Cieszę się, że dzisiaj był w ogóle taki słoneczny dzień, bo to mi zawsze dobrze robi i wyszłam sobie na spacer. Ostatnio z kimś tak rozmawiałam i ktoś mnie zapytał, czy ja się kiedykolwiek czuję samotna. I właściwie jak się nad tym zastanowiłam, to zdałam sobie sprawę z tego, że właściwie to nie. Bo jakoś tak sobie bardzo dobrze radzę z tą samotnością, jest ona dla mnie raczej komfortowa. I dzisiaj pierwszy raz albo od bardzo dawna, albo od nie pamiętam kiedy, taki miałam nagłe rano taki przebłysk takiego poczucia samotności. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że cały weekend spędziłam na treningu NVDA, ale no rzeczywiście dzisiaj jakiś tak mi się zrobił przebłysk poczucia samotności, ale już się czuję w porządku. Okay. A ty? Ja się czuję w tym momencie bardzo podekscytowana, bo właśnie klepnęłam sobie mieszkanie, na które jeszcze będę musiała trochę poczekać niestety, ale cieszę się, że mam to z głowy i też takim miłym zaskoczeniem było dzisiaj to słońce, bo mam takie zaciemniające zasłony w pokoju obecnie, bo inaczej bym się obudziła jakoś, no gdyby było lato, to bym się obudziła bardzo wcześnie ze słońcem i zawsze mam takie poczucie, że jak otwieram te zasłony, to jak je odsłaniam, to mam takie znowu będzie ciemno i znowu w tej Polsce i tym razem miałam takie wow, jest słońce, niesamowite i serio, jakoś tak wyszłam w ogóle w nie śmieci z jakąś taką radością, że jestem na dworze i świeci słońce. No niesamowite. No więc chyba tak z tym jestem głównie. A ty, Maria, z czym zaczynasz? Wiecie co, tak też miałam podobne myśli, jeśli chodzi o to słońce, tak, o pogodę. Niestety nie miałam okazji się przejść na jakiś dłuższy spacer, bo praca mnie trochę pochłonęła. I też trochę dochodzę do siebie po urlopie. Też tak często mam, że jeszcze po urlopie muszę odpocząć od urlopu. A zazwyczaj w tej przerwie świątecznej sobie robię właśnie taką przerwę. No i dzisiaj miałam w sumie pierwszy dzień sesji, pracy po tym urlopie, więc jakoś tak jeszcze wdrażam się. Więc dobrze, że to słońce na początek. Znam to uczucie, bo miałam je tydzień temu. No dobra, to tak może u nas trochę nie po kolei, ale już tak trochę cię zapowiedziałyśmy. Jakbyś mogła jeszcze, Maria, się przedstawić. Czym się zajmujesz dokładnie, jakie skończyłaś kursy, bo to też jest ciekawe właśnie z perspektywy tych wszystkich szkół psychoterapii mistycznych. Ja skończyłam całościowe szkolenie DBT Comprehensive. Oprócz tego jestem w trakcie szkolenia CBT 4-letniego. Jestem na 3 roku obecnie. A mogłabyś jeszcze te skróty wyjaśnić naszym słuchaczom? Jasne, jasne. Dialektyczno-behawioralna terapia. To jest to pierwsze, o czym wspominałam i to jest taki nurt, który jest dedykowany zaburzeniu osobowości borderline czy dysregulacji emocji, tego typu problemom, co będziemy rozwijać ten temat dzisiaj. Natomiast CBT to jest terapia poznawczo-behawioralna, taki powiedzmy bardziej klasyczny kierunek. DBT jest z tak zwanej trzeciej fali, czyli coś nowszego, ale na bazie też poznawczo-behawioralnej. A skąd ten wybór? Przyznam, że nawet na początku chyba dosyć przypadkowy, bo zainteresowałam się uważnością, mindfulness i trafiłam tą drogą jakoś na terapię dialektyczno-behawioralną. Zaczęłam o tym więcej czytać, bo w DBT takim fundamentem, podstawą jest właśnie uważność. No i jakoś mnie to zainteresowało i poszłam w tym kierunku. Okazało się, że to jest coś, w czym się dobrze odnajduję. Taki sposób pracy, szczerze mówiąc, bardziej niż w tym klasycznym, takim poznawczo-behawioralnym. Mhm. No to jest ciekawe właśnie, że te nurty trzeciej fali, czyli takie nowsze wersje CBT-u, właśnie bardzo czerpią z tego mindfulness i ludzie, niektórzy nadal myślą sobie, że to jest nadal tylko medytacja buddyjska, a jest to tak naprawdę już naukowa dziedzina, która się bardzo rozwija na wielu, wielu kierunkach też, nie? Tak, to prawda. No. Czyli właściwie można powiedzieć, że twoim głównym zainteresowaniem w pracy są zaburzenia borderline?
Czy z tym najwięcej osób do ciebie przychodzi? Tak, chociaż no też niestety jest tak, że z borderline sporo różnych innych zaburzeń współwystępuje. Czasami inne zaburzenia osobowości, często ADHD, często choroba afektywna dwubiegunowa. Więc no różnie się zdarza, ale faktycznie najczęściej są to osoby, które albo spełniają kryteria tej diagnozy, albo gdzieś tak w tym kierunku mają taki typ osobowości i zdarza się, że tam współwystępują też różne rzeczy inne. No właśnie, chyba też często w ogóle pacjenci z tym zaburzeniem osobowości zgłaszają się tak naprawdę myśląc, że mają depresję. Też się z tym spotykasz? Czy już bardziej tak do ciebie przychodzą takie bardziej świadome osoby? Do mnie zazwyczaj już bardziej świadome osoby, które już gdzieś tam uczestniczyły w różnych terapiach, czy miały historię jakichś pobytów w szpitalu psychiatrycznym i już tak bardziej, zazwyczaj, no nie wszyscy oczywiście, bardziej szukają czegoś w tym kierunku, bo już albo dostali taką diagnozę gdzieś w szpitalu, albo jakąś sugestię, albo sami czy same doszły do tego jakoś czytając w internecie różne rzeczy. Więc raczej już takie osoby, które szukają czegoś bardziej konkretnego. Ale nie zawsze. Też no nie wszyscy moi pacjenci są powiedzmy w tym typie, tak? Mówiąc brzydko jakoś niezręcznie może. Tak, ale faktycznie jest często tak, że jest depresja nawracająca u takich osób i no właśnie myślą osoby, że mają depresję, a tak naprawdę oczywiście mają, tak, powracające stany depresyjne, ale też coś tam innego się dzieje, dlatego to tak wraca. No właśnie, bo to się zupełnie nie wyklucza, nie? I jakbyś mogła tak swoimi słowami opisać, czym w ogóle się różni zaburzenie osobowości od zaburzenia psychicznego, bo to jest często takie pytanie, w ogóle jeszcze niektórzy chcą rozróżniać chorobę psychiczną od tego. Jak ty to wyjaśniasz na przykład pacjentom, czy jak byś to określiła? Wiesz co, no, wyjaśniam to trochę właśnie może porównując, jako że depresja często też jest na tapecie, trochę mówiąc o tym, że no, depresja to jest coś, na co możemy powiedzmy zachorować, tak, i z tego wyjść. Natomiast jeśli chodzi o zaburzenia osobowości, tutaj absolutnie nie mówię o tym, że się nie da z tego wyjść, ale że jest to na takim głębszym poziomie problem, że są to utrwalone pewne wzorce myślenia, zachowania, które są takie mało elastyczne i względnie stałe na przestrzeni czasu. No w przeciwieństwie do depresji, tak, gdzie to jest obniżony nastrój, masa innych objawów może też występować, ale to jest no coś takiego bardziej przejściowego, może tak bym tłumaczyła. Natomiast zaburzenia osobowości, no właśnie to są względnie stałe wręcz wzorce myślenia czy zachowania. Ja zazwyczaj jak sobie o tym myślę, to sobie to rozróżniam w ten sposób. W sumie nie wiem, czy właściwie do takich samych doszłam wniosków, że zaburzenia osobowości to jest coś, co jest nabyte w trakcie życia, no nie? Na podstawie tych doświadczeń z domu. Też w dzieciństwie i w młodości głównie, tak, nie? Tak, 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 dokładnie. A zaburzenia psychiczne jako na przykład HAD, schizofrenia, to bardziej coś, co jest związane z chemią w mózgu, no nie? Coś, co ma podłoże biologiczne. Tak. Zgodziłybyście się? Tutaj bym się też zgodziła. Tak, myślę, że to powiedzmy, żebym się zgodziła, żeby nie rozwijać może jakoś tak bardzo szczegółowo tego tematu. Chociaż w zaburzeniach osobowości, na przykład w borderline, też mówimy o jakichś tam predyspozycjach takich temperamentalnych, o wysokiej wrażliwości na poziomie takim biologicznym, więc tutaj też ten komponent jest. No właśnie. Aczkolwiek no, faktycznie trochę inaczej to wygląda, no bo na HAD nie mamy za bardzo wpływu, tak? Tutaj leki są kluczowe w leczeniu. Natomiast na zaburzenia osobowości leki, no może nie, że nie działają, ale raczej wspomagająco się je stosuje i tutaj bardziej terapię. Raczej też stabilizatory, ale w takim przypadku, jeśli właśnie występuje też depresja, nie? To bardziej leczy się tak objawowo. No właśnie, ale powiedziałaś o tej wrażliwości i to jest chyba taka podstawa, jakbyśmy mogły określić, nie? Że jest to jakby taki przyczynek, taki grunt, na którym ta osobowość może się kształtować w zaburzony sposób. Tak, taka wysoka wrażliwość, to osoby, że tak powiem, startują już z wyższego pułapu tej wrażliwości niż powiedzmy jakaś inna osoba, która nie ma takiej cechy temperamentalnej. Do tego tutaj się odnoszę trochę do teorii biosferycznej,
społecznej, na której się DBT opiera. Mhm. Oprócz tej wrażliwości jeszcze jest impulsywność, która też jest temperamentalna, wrodzona, tak, w pewien sposób. I powolny powrót do stanu wyjściowego, który i tak już jest podwyższony, że tak powiem. Czyli wysoka wrażliwość, szybkie, mocne reakcje i dosyć wolny powrót do tego stanu, który i tak już jest, ta emocjonalna wrażliwość jest większa, powiedzmy, niż u jakiejś tam przeciętnej osoby. Czyli jeśli taka osoba się jakoś zezłości, to może być to takie nagłe i też długo się utrzymuje ta złość, tak? Ale też może się, nie wiem, przemieszać z innymi emocjami. Jeszcze, nie wiem, typu 2 godziny później będzie mi smutno, a 3 godziny później będzie mi wesoło. I to się robi taka trochę mieszanka tych emocji, tak? Może tak być, tak. Jak najbardziej mogą być też emocje wtórne z powodu emocji, tak, że ja się złoszczę, ale mi w domu mówiono, że się nie można złościć, bo dziewczyny to się nie złoszczą, tylko są grzeczne. No i ja w związku z tym zaraz po tej złości czuję jeszcze wstyd, że się zezłościłam. I tak no, się robi niezła mieszanka z tego. To właśnie jeszcze tak wracając do tego zaburzenia, na którym się będziemy skupiać, czyli zaburzeniu osobowości borderline, może też na podstawie terapii dialektyczno-behawioralnej, jak byś określiła takie najważniejsze komponenty, jeśli słucha nas ktoś, kto nie wie dokładnie, czym jest to zaburzenie, albo czym się właśnie różni od zaburzeń, nie wiem, psychicznych innych, to jakie są takie najważniejsze jego cechy czy komponenty? No są to osoby często impulsywne, które się mogą angażować, ale nie muszą, bo to też jest trochę mit. Mogą się angażować w jakieś niebezpieczne zachowania, impulsywne, alkohol, używki, niebezpieczne jazda samochodem, czy jakiś niezabezpieczony seks. Bardzo wrażliwy. Samookaleczenia też się do tego zaliczają. Też jak najbardziej samookaleczenia mogą się pojawić w przypadku tego zaburzenia, ale nie muszą. Duża wrażliwość na pewno, wrażliwość na odrzucenie, często nawet niekoniecznie prawdziwe, ale takie wyobrażone, że osoba tak bardzo boi się porzucenia, że, no, że aż sobie to wyobraża, tak? Że niekoniecznie partner czy partnerka musi w ogóle mieć taką chęć, żeby zostawić tę osobę, ale jest ciągły, może być ciągły lęk o to właśnie, że partner czy partnerka mnie zostawi. I to może być właśnie tak się, powiedzmy, manifestować, że albo na maksa chcemy, żeby ta osoba została i prosimy ją, błagamy i tak dalej, albo zanim ta osoba nas rzuci, to my ją rzucamy, tak, na wszelki wypadek. No właśnie, to jest chyba takie nawet, już chyba widziałam 2 książki o bardzo podobnych tytułach, typu Nienawidzę cię, nie odchodź. Kocham cię, nienawidzę cię. Jakieś właśnie takie bardzo te skrajne zachowania, nie? Moja siostra ma zaburzenie osobowości typu borderline i właśnie jakiś czas temu mi wręczyła książkę Nienawidzę cię, nie odchodź, żebym przeczytała, żebym dokładnie jeszcze mogła zrozumieć, bo to według mnie jest najbardziej adekwatna chyba książka. To, co jest ważne, to myślę, że to, że te osoby często mówią tak, że nie wiedzą do końca, kim są, że zmieniają często poglądy, czy też mają problem z tożsamością seksualną, że nie do końca się potrafią określić. W różnych obszarach jest taki problem, może być taki problem z tym, że no ja nie wiem, kim jestem. I też pojawia się często takie poczucie pustki. To jest też coś, o czym te osoby mówią. A jak się jeszcze może przejawiać ta wysoka wrażliwość w tym zaburzeniu? Myślę, że samo okaleczenia to jest coś takiego, co pokazuje, jak bardzo te osoby są wrażliwe, no bo po co one to robią? Zazwyczaj, żeby ulżyć sobie w cierpieniu emocjonalnym, wyregulować emocje. Więc jak silne to muszą być emocje, żeby chcieć sobie robić jakąś fizycznie krzywdę, tak? Też bardzo mogą być wrażliwe na krytykę. Bardzo dużo takich interpretacji się pojawia. Nawet jeśli ktoś tak naprawdę nas nie krytykuje, to często jest tak odbierane. Czyli taka duża wrażliwość na komunikaty z zewnątrz. Ale też to się chyba wiąże z tą taką intensywnością odczuwania emocji, nie? Że jeśli ktoś jest wrażliwy, a nie wiem, no trafia w niego jakaś, nie wiem, przykra uwaga, no to będzie bardziej właśnie jakoś tak to odczuwał, bardziej emocjonalnie, większe prawdopodobieństwo, że weźmie to do siebie. Tak, i albo może zaatakować w sensie takim werbalnym, bo też często bywają problemy ze złością, chociaż nie zawsze i często osoby przychodzą i mówią, a ja to chyba mam takie ciche borderline, czyli że bardziej do siebie tą złość kierują. Niekoniecznie musi być, bo to też jest taki mit, że te osoby są strasznie wybuchowe i krzyczą i w ogóle nie wiadomo co.
Nie musi tak być, ale może taka osoba tak zareagować, albo może właśnie pójść i zrobić sobie krzywdę, albo jeszcze w jakiś inny destrukcyjny sposób sobie z tym próbować radzić. Też o to chciałam zapytać, co powiedziałaś, że ktoś przychodzi i mówi, że ma ciche borderline. Czy często przychodzą do ciebie osoby, które się już samodiagnozują? Czy to jest jakaś taka powszechna rzecz, że po prostu na podstawie wpisów psychoedu się diagnozuje? Dokładnie. Już jakby u siebie samodiagnozują jakieś konkretne zaburzenia? No muszę przyznać, że stosunkowo często to się zdarza, że albo mówią, że podejrzewają, bo tak sobie coś poczytały. Jak często to jest adekwatne? Zazwyczaj jest to adekwatne. Nie zawsze tutaj są spełnione, powiedzmy, wszystkie kryteria, ale zazwyczaj jest to adekwatne w takim sensie, że jakby w tę stronę, powiedzmy, styl osobowości, tak, czy różne wzorce zachowań jakoś są zbliżone, tak? Okej, bo żeby zdiagnozować zaburzenie osobowości, trzeba wykazywać konkretny zespół objawów, tak? Nie wszystkich. Według DSM-5 jest 9 objawów i trzeba spełnić 5 z tych kryteriów, więc jest dużo też różnych kombinacji tych kryteriów, dlatego, znaczy to chyba jest, wydaje mi się, oczywiste, że te osoby się bardzo między sobą różnią, tak jak wszyscy się różnimy i że ta diagnoza, no to nie jest jakaś taka szufladka i łatka i że to są identyczne osoby właśnie, wszystkie krzyczące, złoszczące się i z którymi się nie da żyć. Tak jest według DSM-5, natomiast według ICD-10 jeszcze, to przyznam, że tak dokładnie nie pamiętam, bo tam są dwa typy wyróżnione tej osobowości, a ja korzystam po prostu też z takiego kwestionariusza, który jest oparty o DSM-5. Chodzi mi o to, że osoby mogą przeczytać taką charakterystykę, no nie? I wyłapać u siebie jakieś cechy, ale to nie musi jednoznacznie oznaczać, że mają zaburzenia osobowości. Bo to są jakieś charakterystyki, które mogą charakteryzować różne osoby, niekoniecznie z zaburzeniami osobowości. Tak, to bardzo ważne. No jasno. Mi się to też kojarzy właśnie z taką koncepcją osobowości Milona, w której jest spektrum. Każda z tych 12 osobowości jest na spektrum pomiędzy stylem a zaburzeniem. I tak naprawdę każdy z nas ma jakieś cechy osobowości, jakiś styl osobowości. I nawet jeśli przejawia takie zachowania, które właśnie mogą świadczyć, że ktoś ma jakieś narcystyczne przejawy, to też nie oznacza, że ma zaburzenie osobowości narcystyczne, tylko może mieć taki styl osobowości, który znajduje się w normie, dlatego że nie przysparza na tyle cierpienia sobie i innym, żeby stawiać taką diagnozę, nie? Że to jest chyba też istotne, że każdy z nas ma osobowość i nie zawsze ona musi być zaburzona. Ale chyba też, nawet jeśli nie jest zaburzona, to nie stoi na przeszkodzie, żeby zgłosić się na taką terapię, czy na, nie wiem, szukanie w ogóle wsparcia, nie? Mhm. Jasne. Myślę, że to jest też bardzo ważne, co powiedziałaś, to kryterium cierpienia, że to musimy też wziąć pod uwagę. Mhm. Czy zaburzenie osobowości typu borderline zawsze musi wiązać się z cierpieniem? Myślę, że tak, że wiąże się z cierpieniem zazwyczaj. Oczywiście no, nie znam wszystkich osób cierpiących na borderline, ale... Ale z twojego doświadczenia. Z mojego doświadczenia wynika, że te osoby cierpią, niektóre bardzo. No to jest takie ogólnie nie, kryterium, jeśli mówimy o zaburzeniu, to cierpienie się musi pojawić w jakimś stylu. Ale też nie wiem, czy słyszałaś, ciekawą koncepcją jest ICD-11, które jest chyba jeszcze w trakcie jakichś tam ostatnich szlifów i do Polski wejdzie w ogóle chyba za kilka lat, ale tam w ogóle nie ma podziału na te konkretne zaburzenia osobowości. I tak jak też już zaznaczyłaś, że tych zaburzeń może być kilka, tam w tym ICD-11 określa się tylko stopień zaburzenia typu chyba lekkie, średnie i ostre, czy jakoś tak to było tłumaczone, a nie określa się właśnie, czy to jest borderline, czy osobowość unikowa, czy jakaś tam, nie wiem, anankastyczna i te wszystkie dziwne nazwy. Czy twoim zdaniem to jest zasadne, czy faktycznie to zaburzenie, o którym mówimy, jest takie szczególne, no bo skoro powstała cała terapia, która no, umożliwia, nie wiem, sprawniejsze leczenie, to jednak nie jest słuszny podział, czy ta nowa koncepcja. Myślę, że sam fakt, że tak często do zaburzenia osobowości diagnozujemy i okazuje się, że współwystępują 2, 3, 4, świadczy o tym, że te klasyfikacje są po prostu niedoskonałe. No bo to jak dla mnie dosyć absurdalne, że ktoś ma 4 zaburzenia osobowości, więc jak najbardziej wydaje mi się... Ale też mega dołujące, nie? I dołujące, no strasznie, i, tak. W sensie jakbym usłyszała taką diagnozę, to mówię, kurde, no to już jestem po prostu zepsuta na życie i w ogóle... No, i... To ja jak wychodziłam ze szpitala...
Mi się wydaje jak najbardziej zasadne to, żeby odchodzić od tego takiego kategorialnego patrzenia na różne zaburzenia. Ja osobiście też jestem fanką bardziej podejścia takiego, że jesteś na spektrum gdzieś, właśnie między tym zdrowym a zaburzeniem i możesz być po prostu w każdym miejscu, bo to spektrum nie ma skali. Ale też podoba mi się właśnie to ujęcie, że właśnie w terapii DBT tak usłyszałam ostatnio, że nie mówi się, że właśnie nie używa się już tak tego słowa borderline, które też już stało się takie stygmatyzujące niestety i taką nawet, nie wiem, obelgą. Też porozmawiamy pewnie o tych mitach zaraz, ale używa się słowa dysregulacja. I jakbyś to wytłumaczyła w kontekście właśnie też no, tego, tych filarów DBT i czy w ogóle to jakoś wchodzi do języka według ciebie? Wiesz co, przyznam, że nie do końca zauważyłam, żeby to była jakaś wyraźna tendencja. Jednak używa się nadal tego terminu, tak, borderline. Mówi się też o dysregulacji, ale często się mówi, że dysregulacja emocji jest jakby składową borderline, ale być może, nie wiem, być może jestem nie na bieżąco, bo mówisz, że słyszysz o takiej tendencji. Nie, ja powiedziałam, że gdzieś usłyszałam ostatnio po prostu na zjeździe o tym, że to właśnie jest takie mniej stygmatyzujące, żeby tak mówić. To na pewno. I to mi się akurat spodobało, no bo jeśli mam osoby, które są nadal w takim wieku, że ich osobowość się rozwija, to ja też nie chcę używać tego słowa jako takie fakt, że pani ma, czy tam ty masz borderline i koniec, no bo ta osobowość jest nadal taka kształtująca się i dynamiczna. Więc tak mi się spodobało to słowo dysregulacja i tak sobie go używam. Wiesz co, nie no, mi też się podoba bardziej niż borderline, ale pytanie dlaczego, bo myślę, że dlatego między innymi, że jest dużo tych mitów i takich określeń w stylu border, ten border, ta borderka. Z borderem się nie da tak, żyć. Więc może to też dlatego bardziej nam się podoba ta dysregulacja. Bo ja też jeszcze się odnosząc do tego mitu, o którym wspomniałaś, że właśnie nam się wydaje, że to jest taka bardzo impulsywna, jakaś taka głośna i nie wiem, kutliwa osoba, to też się tak spotkałam z taką ścianą w pewnym momencie, bo przyznam, że też miałam taki obraz przez wiele lat. No bo wiadomo, na studiach no to masz tą taką wiedzę książkową, ale mało praktyki. No i faktycznie gdzieś ten filmowy obraz też zawsze był taki, że tam ktoś czymś rzuca i się kłóci i bardzo zapamiętałam sobie takie, oglądałam w liceum namiętnie Bez tajemnic i tam właśnie chyba Popławska grała taką no, kobietę z borderline i ona była bardzo impulsywna i obrażalska i tak dalej i to mi się po prostu no, tak wszystko kleiło, po czym poznałam takie osoby, które są tymi cichymi borderami i ja w ogóle no, przez długi czas, znaczy niby moim pierwszym domysłem to była ta diagnoza, a potem jakoś tak trochę mi właśnie nie pasowało, no bo to właśnie są takie chyba osoby, które na przykład nie uzyskały pomocy, które mają równolegle depresję i których no, zachowują się zupełnie inaczej niż te stereotypowe bordery w cudzysłowie. No ja ci powiem szczerze, że z takimi osobami książkowymi w cudzysłowie to się spotkałam pewnie z kilkoma, że to zawsze jest bardziej skomplikowane i rzadko kiedy mamy taki tak zwany obraz kliniczny, że po prostu bierzemy książkę, jest opis jakiejś pani z borderline i pacjentka, która przyszła, no po prostu idealnie pasuje. No tak się rzadko zdarza. A na co najczęściej, na jakie zachowania się zwraca uwaga? To też było pytanie, które zostało zadane na naszym Instagramie, jak zapytałam, co chcecie wiedzieć o zaburzeniach osobowości typu borderline, to po prostu jak rozpoznać to zaburzenie? Jakie są pierwsze przesłanki świadczące o... Tutaj zostało napisane świadczące o ewentualnej chorobie. Chodziło o zaburzenie osobowości, właśnie borderline. Nie do końca wiem, czy osoba pytała, jak rozpoznać u siebie, czy jak rozpoznać u kogoś. No trudne to jest pytanie. No bo z jednej strony nie namawiam do samodiagnozy, tylko raczej do udania się do specjalisty. Z drugiej strony no na pewno to, co jest niepokojące, to jakaś taka zmienność nastrojów, chwiejność duża, brak takiej stabilności, która powoduje cierpienie. Też często są problemy w relacjach z innymi ludźmi. Te relacje się stają też rozregulowane, tak jak nasze emocje. Jak mamy emocje rozregulowane, no to nasze zachowania też są rozregulowane i tu niekoniecznie musi być właśnie ten krzyk, kłótliwość, ale właśnie może jakieś nadmierne wycofanie nawet. Powiedziałabym o tym, o tej chwiejności chyba nastrojów jako takim wskazującym symptomie, tak?
Aczkolwiek no nie jest to takie proste pytanie, żeby na nie odpowiedzieć tak jakoś jednoznacznie. A jeśli chodzi o przyczynę, czy tutaj możemy szukać jakiejś przesłanki, czy jakiegoś potwierdzenia? No jak najbardziej, bo oprócz tych predyspozycji biologicznych, o których powiedziałam, no to mamy jeszcze tutaj komponent środowiskowy. Czyli osoba z takim, powiedzmy, zestawem biologicznym nie musi wcale rozwinąć dysregulacji emocji, jeśli będzie w dopasowanym środowisku się wychowywać. Natomiast jeśli się będzie wychowywała w takim środowisku, gdzie jej mówią, że daj spokój, przesadzasz, no albo jest przemoc fizyczna, psychiczna. Albo rozbite rodziny, to chyba też często. Czy seksualna przemoc, no to dla takiej wrażliwej osoby to jest na tyle traumatyczne, że może jej się właśnie rozwinąć ta dysregulacja. Więc tutaj mówimy o takim unieważniającym środowisku, czyli ono unieważnia potrzeby, emocje, myśli tego dziecka. To biologiczna część to jest ta wrażliwość, czy też takie cechy temperamentu, o których powiedziałaś wcześniej, które będą tym gruntem, a ta część wychowania, czy też środowiska, w jakim dorastamy, może to wzmacniać tą wrażliwość, albo właśnie uniemożliwiać potwierdzenie, czy opiekowanie potrzeb, ale też właśnie z kolei to, z czym się spotykam ja i ty pewnie też, że jest taka wielka niezgoda na tą wrażliwość i takie poczucie wstydu, czy takiej złości, że dlaczego ja muszę taka być, że ktoś inny właśnie sobie by z tym poradził, a ja przez to, że mam tą wrażliwość i jakieś trudne doświadczenia z przeszłości, sobie nie radzę z jakąś prostą czynnością, tak? Czy jakąś prostą, nie wiem, sytuacją. Spotykasz się też z czymś takim? Tak, dużo takiego poczucia niesprawiedliwości, czy też wstydu, tak jak wspomniałaś. Ale bywa też tak, że osoby, którym przedstawiam właśnie no, tą teorię, tak jak to powstawało, oczywiście w kontekście ich indywidualnej historii, że te osoby czują ulgę, niektóre z tych osób, że aha, okej, okay, czyli to nie jest tak, że coś ja jestem po prostu jakaś beznadziejna, no tylko taką mam biologię i takie było moje wychowanie, czy rówieśnictwo, bo to nie zawsze rodzina, tak? Jakieś prześladowanie szkolne i tak dalej, to też jest unieważnienie. Nawet nauczyciele często potrafią być tak unieważniający, że to jest często jakimś triggerem, no, nie? No, masakra, no, to prawda. Tak, ale ja też mam takie zdanie na temat diagnozy akurat z perspektywy pacjentki, że to nie zawsze musi być jednoznacznie negatywne, stygmatyzujące w jakiś sposób, tylko wręcz przeciwnie, jakby cały ten czas do diagnozy nie wiesz, o co chodzi, czujesz, że coś jest nie tak, czujesz, że w jakiś sposób nie pasujesz albo różnisz się od osób wokół ciebie i da się to zauważyć, ale nie wiesz, z czego to wynika i wydaje ci się, że po prostu jesteś albo gorszy, albo niedopasowany, że jakby coś jest nie tak i potem dostajesz diagnozę, która w pewien sposób tłumaczy te wszystkie rzeczy i nagle wiesz jakby już o co chodzi, jakby co jest tego przyczyną, też również przede wszystkim co możesz teraz z tym zrobić, żeby na to wpłynąć albo żeby to zmienić. No tak, myślę, że to też takie okoliczności, w których się dowiadujesz o tej diagnozie dużo, no bo jeśli to jest w trakcie terapii, to możesz mieć jakieś poczucie zaopiekowania, że jakby i tak dążymy ku lepszemu i może jakoś sobie zacznę radzić. A jeśli to są jakieś, nie wiem, no, warunki szpitalne i masz świadomość, że zaraz z tego szpitala po prostu będziesz musiała wyjść, no to tak może być takie poczucie trochę osamotnienia też w tym, nie? No ale z drugiej strony też wychodzisz z czymś jakby, no z karteczką, z którą możesz pójść do lekarza i mu powiedzieć, okej, dostałam diagnozę. To znaczy jakby już inna sprawa to jest to, czy te diagnozy po wyjściu ze szpitala są adekwatne, czy nie. I jakby co możesz stwierdzić na przestrzeni tych 3 tygodni diagnozy. Bo ja weszłam z kompletnie nieadekwatną, zagmatwaną diagnozą, która nie miała się nijak do tego, na co obecnie się leczę. No ale jeśli chodzi jakby ogólnie o koncept diagnozy, to dla mnie kamień z serca i nagle wiem już, co mogę z tym zrobić, jak mogę na to zareagować, czy terapią, czy leczeniem i co mi w końcu pomoże i co sprawi, że się już nie będę w końcu czuła źle po tylu, tylu latach i dla mnie to było super. No, mi się wydaje, że to też zależy, jaki kto ma wyjściowy... Ja nie mam borderline tak w ogóle. Sorry, bo nie zaznaczyłam. Nie, no jasne, ale to wiesz, możemy mówić szeroko o jakiejś diagnozie psychiatrycznej, nie? Ale też mi się wydaje, że to zależy od tego, jakich to ma taki wyjściowy poziom akceptacji i takiej może ugodowości. No i też podejście do tego przede wszystkim, nie? Czy podchodzisz właśnie z takim negatywnym podejściem do tego, że zaburzenia psychiczne to zawsze są złe i
jakby w taki autostygmatyzujący sposób, który się wywodzi z całego tego tabu i z całej takiej stygmatyzacji, która od lat nas otacza. Natomiast no, jeśli masz takie podejście z większą jakby ciekawością i chęcią do działania, no to to jest moim zdaniem zawsze taki drogowskaz we właściwą stronę. Chciałabym, żebyś teraz opowiedziała o terapii DBT, czyli dialektyczno-behawioralnej, bo dla mnie to jest taki fajny dodatek, z którego mogę czerpać i całe szczęście w naszym programie Szkoły Psychoterapii mamy kilka zjazdów i oczywiście mogę czerpać sobie z tych technik i ćwiczeń i podejścia, ale w takiej czystej terapii DBT to też ten rytm wygląda zupełnie inaczej. Jak, powiedz też, jak wy pracujecie, bo macie taki zespół, w którym pracujecie też, no właśnie, zespołowo, prawda? Tak, bo tak jak mówisz, rzeczywiście można, robiąc tak zwany klasyczny CBT, sobie brać z różnych tych trzeciofalowych nurtów różne rzeczy. Natomiast jeśli chce się robić takie prawdziwe, powiedzmy, DBT, no to ono się składa z takich czterech podstawowych filarów, czyli terapia indywidualna, ale też trening grupowy, który się odbywa też zazwyczaj raz w tygodniu, tak samo jak indywidualna. Coaching telefoniczny, takie wsparcie telefoniczne. Tutaj chodzi o to, że jeśli pacjent nie umie wykorzystać umiejętności w życiu takim codziennym, no to może zadzwonić i uzyskać pomoc, taki coaching właśnie. Albo w kryzysie jakimś samobójczym, czy jeśli jest chęć samouszkodzenia się, a nie chcemy, żeby pacjenci się samouszkadzali i to jest w ogóle priorytet w DBT, żeby tak takie zachowania wyeliminować, no to wtedy też pacjent może zadzwonić czy napisać. I czwartą rzeczą jest właśnie ten zespół, o którym wspomniałaś, że my się spotykamy co tydzień na takiej konsultacji. No to jest, powiedzmy, podobne do superwizji koleżeńskiej, tak? Że my się nawzajem superwizujemy. Superwizja koleżeńska, no to jak terapeuci się nawzajem superwizują, czyli konsultują, tak? I tutaj jest podobnie, aczkolwiek to, co jest ważne, no to my sami stosujemy w trakcie tego spotkania umiejętności DBT. Pokazujemy też nagrania, jeśli mamy z sesji. No i się jakby tam sobie doradzamy nawzajem, uprawomacniamy się też, co jest bardzo ważne. W DBT wspieramy. A jak wygląda ten trening umiejętności? Ta psychoterapia indywidualna, to myślę, że większość osób wie, to po prostu jest praca jeden na jeden. A oprócz tego dodatkowy dzień w tygodniu osoba przychodzi na ten trening, tak? Czyli spotykacie się dwa razy w tygodniu? Tak, chociaż no nie wszyscy pacjenci i pacjentki chodzą na trening grupowy, no bo to jest dodatkowy wydatek. No niestety nie mamy na NFZ jeszcze takiego programu DBT w Polsce i pewnie jeszcze długo nie będziemy mieć. A szkoda. Więc no nie wszyscy chodzą, aczkolwiek jest to bardzo pomocne, no bo już nie trzeba aż tyle umiejętności omawiać na sesji indywidualnej, bo w DBT jest bardzo dużo umiejętności. Tylko już się pacjent uczy na treningu grupowym, a na indywidualnej bardziej do jego konkretnych potrzeb już dostosowujemy i tak ćwiczymy na konkretach. Ten trening wygląda tak, że jest powiedzmy około 10 osób i dwóch trenerów. I są cztery moduły DBT: uważność, regulacja emocji, umiejętności interpersonalne i taki moduł kryzysowy na bardzo silne emocje, kryzysowe sytuacje. I u nas jest tak, że każdy moduł to jest osobne wydarzenie, tak? I na przykład niedługo będziemy mieć uważność, będzie 8 spotkań i na każdym z tych spotkań są przedstawiane umiejętności, a później uczestnicy sobie ćwiczą w parach albo ćwiczą samodzielnie, tak? Czy wszyscy razem coś ćwiczymy. Mhm. Więc tutaj jest to bardzo skupione na tych umiejętnościach behawioralnych, tak? I to nie jest w ogóle, bo niektórzy tak pytają, że terapia grupowa, to ja wolałabym nie. To nie jest terapia grupowa, tam się nie pogłębia jakichś rozmów o problemach, wręcz są rzeczy, o których nie można mówić, na przykład o samouszkodzeniach, żeby nie triggerować innych osób. Nie namawiać. I tam raczej się, oczywiście osoby się dzielą jakimiś trudnościami swoimi, ale to nie jest na takim poziomie jak w terapii. Właśnie wspomniałaś, że jest dużo tych umiejętności ogólnie w DBT. Ja też pamiętam mnóstwo takich technik, które jeszcze były tak fajnie opisane, typu tips, coś tam. Jakie są twoje ulubione i takie, które ci się najbardziej sprawdzają, które no, pacjenci też jakby ci mówią, że się sprawdzają. Ja lubię bardzo technikę STOP. To jest akronim, tam jest w DBT sporo akronimów. STOP to jest S, to jest STOP. T to jest take a step back, czyli krok do tyłu. Odsuń się, tak, fizycznie albo mentalnie. Obserwuj i postępuj uważnie.
I to jest taka technika, kiedy chcemy zablokować jakieś swoje zachowanie, które nie będzie koniecznie dla nas w tym momencie korzystne. Czyli mamy ochotę na kogoś nawrzeszczeć, sobie wyobrażamy ten znak stop i się na chwilę zatrzymujemy i nic nie robimy. Bierzemy ten krok do tyłu, obserwujemy, pooddychamy sobie trochę i zastanawiamy się, co będzie dla nas skuteczniejsze w tej sytuacji. I ja przyznam, że też to stosuję czasami z pacjentami, jak oni się gdzieś na sesji zapędzą w jakieś, no nie wiem, martwienie się na zapas, katastrofizację, to często wtedy mówię stop, obserwuj, jesteśmy tu i teraz. Czyli to też terapeucie się przydają te umiejętności. Też stosujemy w relacji z pacjentem, tak? Nie tylko na naszym zespole konsultacyjnym. No właśnie, bo tam ja pamiętam takie umiejętności właśnie jak przeciwdziałanie tym samookaleczeniom, tak? Czyli nie wiem, lód na rękę, ochlapanie twarzy zimną wodą. I też pamiętam, że prowadząca zajęcia nam wtedy tłumaczyła, że też z założenia te umiejętności mają nie tylko takie, no bo komuś to się sprawdziło, tylko one mają też jakąś podstawę naukową. I w ogóle cały nurt ma taką podstawę. Masz jakieś takie, nie wiem, ciekawostki, coś byś chciała opowiedzieć właśnie na ten temat? I jak, nie wiem, były prowadzone takie badania, no bo to też dla niektórych osób jest takie bardzo abstrakcyjne, że co to znaczy, że ta metoda terapii jest udowodniona naukowo. Tak jak powiedziałaś o tych metodach kryzysowych, o chlapaniu sobie twarzy wodą, to jest jeszcze bardziej taka zaawansowana technika, czyli włożenie sobie twarzy do miski z zimną wodą. I tutaj no to jest potwierdzone naukowo, tak jak powiedziałaś, no bo wtedy obniża nam się tętno, uruchamia się tak zwany odruch nurkowania, który jest u wszystkich ssaków obecnie. I już nie wchodząc w jakieś bardzo naukowe szczegóły, ale uruchamia nam się taka część układu wegetatywnego, która jest odpowiedzialna za regulację emocji, za właśnie taki stan relaksu. Więc po prostu z ciała obniżamy sobie pobudzenie emocjonalne. No to jest chociażby taka naukowa ciekawostka. No plus było super. Dużo też prowadzonych badań po prostu nad skutecznością całego tego modelu, tak? Na różnych grupach pacjentów sporo DBT ma badań. Dałam palec do góry, bo mi się przypomniało akurat w tym kontekście, że chciałam was o coś na samym początku zapytać. To znaczy, morsowałyście już? Nie. Nie, i nie mam zamiaru nigdy. Ja też. Nienawidzę zimna. To jest teraz taki żarcik krążący po internecie i make life harder. Fajnie. Myślę, że to w ogóle też pacjentów, przynajmniej moich, tak interesuje, że właśnie lubią mieć jakąś taką ciekawostkę rzuconą, że coś jest takim potwierdzeniem, a nie tylko to utarte myśl pozytywnie, idź pobiegaj. No bo właśnie, też chyba stosuje się ćwiczenia, nie? Do rozładowania tego napięcia przy samookaleczeniach, więc tam jest mnóstwo tych ciekawych technik i w ogóle uważam, że taki trening powinniśmy mieć w szkole na pewnym etapie, no bo to się każdemu może przydać. Trening z regulacji emocji na biologii albo coś. Super to byłby pomysł, przecież szczególnie dla dzieci i dla nastolatków. No, szczególnie właśnie w jakimś gimnazjum czy nawet wcześniej, nie? Teraz już gimnazjum nie ma. Później podstawówce to by było przydatne. Mhm. Ja myślę, że uważność też by była przydatna, żeby była w podstawówkach, w przedszkolu może już nawet. Właśnie, bo to jest pierwszy z modułów, który się przeprowadza, nie? Czyli taka, też już wcześniej wspomniałeś, że to jest taka podstawa. Czyli co, po prostu zbieracie się i uczycie się medytować, tak jak na tych wszystkich kursach mindfulness, czy jak to wygląda? Też medytujemy, ale w DBT uważność jest podzielona na 7 takich konkretnych umiejętności. One są ponazywane, poopisywane i każdej tam osobno się uczymy, tłumaczymy, później są jakieś przykłady ćwiczeń, więc to jest no trochę inne niż właśnie w tych innych podejściach. Natomiast no tak naprawdę sprowadza się trochę do tego samego, żeby mieć większą kontrolę nad swoim umysłem, być bardziej uważnym na to, co się z nami dzieje, ale też bardziej uważnym w relacjach. Mhm. A powiedz, jaką ta terapia, którą praktykujesz, ma skuteczność tak z twojej praktyki? Też myśląc o tym pytaniu, które zostało dzisiaj nadesłane do redakcji, czyli czy zaburzenia osobowości typu borderline są uleczalne? Mhm. Jest trochę wyników badań, które mówią o tym, że po przejściu takiej całościowej terapii DBT są osoby, które już nie spełniają tych kryteriów.
testów takich diagnostycznych, tych formalnych. Gdzieś tam też czytałam ostatnio w jakimś artykule naukowym, że w ogóle może być tak, że z wiekiem te zaburzenia osobowości, konkretnie borderline, tak, że ono tam gdzieś łagodnieje i że już się nie spełnia tych kryteriów tam po 30 którymś roku życia, około 40. Ale to... Też o tym słyszałam. Że po prostu... Że to chyba po prostu, że nabiera się już tych umiejętności społecznych do pewnego stopnia i że to łagodnieje. Trochę dziwne, ale... I też, no tak, trochę dziwne, to pewnie zależy też od stopnia, od nasilenia, tak, tych problemów. Natomiast z własnego doświadczenia też widzę, że pacjenci... Widzę po prostu poprawę u pacjentów i oni też raportują, że jest poprawa. Czasami też w DBT się prowadzi na indywidualnej terapii taki dziennik emocji. Czasami robię taki eksperyment, jak już to się jest dłużej w terapii i tak się zbliżamy powiedzmy do końca, że gdzieś tam wyciągamy te stare dzienniki i porównujemy z tym, co teraz jest. I to zazwyczaj jest bardzo duża różnica. A powiedz, ile może trwać taka terapia? To oczywiście też jest, na pewno zależy od osoby i właśnie nasilenia, no bo przyjmujemy, że to jest to spektrum osobowości, ale tak mniej więcej. Jak można się spodziewać takich efektów magicznych? DBT nie jest terapią krótkoterminową, więc nie jakoś bardzo szybko. Znaczy efekty, nie, może inaczej. Efekty mogą przyjść pierwsze dosyć szybko, tak? Jeśli ktoś ćwiczy. Tutaj bardzo dużo też zależy od pacjenta. No bo jeśli ktoś nie ćwiczy tych umiejętności, no to siłą rzeczy nie będzie postępu, albo on będzie bardzo powoli postępował. Czyli pewnie jakaś codziennie ćwiczenia uważności, tak? Poprzez te różne medytacje czy, no tak. czy inne, ale też chyba analizę łańcuchową może pacjent wykonywać sam, tak? Czyli też może, jak się już nauczy. Przejście od tego, co wywołało jakieś tam, nie wiem, napięcie, gorszy nastrój, emocje i całe takie rozpisanie jakiejś danej sytuacji, jakiegoś wybuchu emocji. To jest też czasochłonne po prostu, nie? Tak, ale w tym łańcuchu też jest ważne, żeby znaleźć rozwiązania różnych elementów, czyli jakby inne zachowania na przyszłość, które będą bardziej skuteczne, bo samo rozpisanie i zrozumienie tego, co się ze mną zadziało, nie zawsze jest wystarczające. Ale wracając do twojego pytania, faktycznie nie da się dokładnie określić, ale przybliżając, myślę, że można powiedzieć, że około 2 lat może trwać taka terapia. Może być krócej, może być dłużej. Mam osoby, które... po roku zakończyły, a są takie, które są ponad 2 lata i jeszcze nie zakończyły. No tak, ale myślę, że no, mówiąc o tym, że to jednak jest to zaburzenie osobowości takie bardziej, nie chcę powiedzieć, że wrodzone, ale takie bardziej utarte już, tak, w naszym zachowaniu. Utrwalone. Aniżeli właśnie jakaś, nie wiem, fobia społeczna, która po prostu się gdzieś pojawia i można behawioralnie się sobie z nią poradzić. To myślę, że 2 lata to i tak jest mało, nie? Że można doprowadzić do takiej minimalizacji objawów. No też mi się tak wydaje, że nie jest to właśnie aż tak długo. No i też jeśli ktoś ma możliwość uczestniczenia w tym treningu grupowym, no to może przyspieszyć też całą sytuację. No bo wiadomo, tutaj się równolegle uczy umiejętności, tutaj się uczy jakichś innych też już na indywidualny z innego modułu. Też poznaje inne osoby, więc siłą rzeczy jakoś interpersonalnie się rozwija. Także no, jak ktoś może sobie na to pozwolić, to super. No i jeśli ktoś korzysta z coachingu, to też fajnie. A jak byś się odniosła do tego, że czyli już do tych mitów, no nie? Że osoby z borderline nie mogą nawiązywać dobrych relacji, nie mogą wchodzić w dobre związki, bo jest jakiś taki utarty mit i takie też dostaliśmy na skrzynkę redakcji pytanie odnoszące się właśnie osoby, która weszła w relację z osobą, która powiedziała jej później, że ma zaburzenie osobowości typu borderline i że ta relacja się nie uda. Czy takie osoby zawsze muszą być toksyczne? Nie zawsze i to jest faktycznie mit, aczkolwiek no, dla wielu z tych osób relacje są, wchodzenie w relacje i utrzymywanie relacji jest bardzo trudne. I to może być trudna relacja, natomiast to nie znaczy, że nie da się takiej stworzyć. I nie są to osoby, nie nazwałabym ich toksycznymi, to jest bardzo takie osądzające stwierdzenie. W DBT staramy się nie oceniać, nie osądzać tego, też uczymy naszych pacjentów, pacjentki. Jak najbardziej mogą wchodzić. Mi się wydaje, że bardzo przykre,
że ten stereotyp jest taki przykry już nie tylko na takim poziomie, że ktoś tak może komuś powiedzieć, ale że są takie mity powielane wręcz na już takim mainstreamowym poziomie, że osoby, które nie mają pojęcia, czym jest to zaburzenie, potrafią po prostu właśnie wyzywać się jakimiś takimi przezwiskami typu border, borderka, albo powiedzieć, że uciekaj od niej, od niego, bo to border i w ogóle związek z taką osobą nie ma sensu. Że to jest takie krzywdzące i nie wiem, czy wy też to zauważyłyście jakoś tak w sieci? Tak, tak. Albo po angielsku jeszcze oprócz border to mówią, że ktoś jest bipolar. Mimo, że jakby bipolar, jakby nie odnosząc się do zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, tylko jako obelgę. Więc dużo jest takich, nie tylko border. A to jest chyba w ogóle też dużo zamieszania, że to border, bipolar, to się ludziom strasznie miesza. A też się miesza swoją drogą. Tak, no? To prawda. Ja często dostaję zapytania na skrzynkę, czy możesz mi coś doradzić odnośnie mojej siostry, która też ma borderline. A ja sobie myślę, znaczy nie wiem co na to odpowiedzieć. Możesz powiedzieć, że twoja siostra też ma. I że nie umiesz doradzić. Tak, moja siostra też ma. No właśnie, a też jeszcze jedno pytanie przyszło na skrzynkę redakcji, to znaczy jak mogę pomóc mojej siostrze, która ma zaburzenia osobowości typu borderline, jeśli jest osobą wycofaną i taką, że wszystko na nie. W ogóle jak być dla niej właściwym wsparciem, szczególnie dla osoby, która jest właśnie taka nienawidzę cię, nie odchodź, taka, no nie, że to nie jest też łatwa relacja. No, myślę, że to jest w ogóle ogromny temat. To jest duże wyzwanie, bo faktycznie to może być trudne, ale myślę, że ważne jest, żeby się starać uprawomacniać taką osobę, wspierać ją, ponieważ te osoby doświadczyły tego unieważnienia, czyli mówienia im, że coś jest z nimi nie tak, daj spokój, przesadzasz i tak dalej, nie płacz. No to właśnie my możemy się zachować odwrotnie i powiedzieć, to jest okej, że się tak czujesz, albo widzę, że jest ci trudno. Masz prawo wyrażać te emocje. Masz prawo czuć jakiekolwiek emocje, jakie chcesz. No i trzeba pamiętać o tym, że wszystkie emocje są prawomocne, czyli możemy je czuć, mamy do tego prawo, natomiast no niekoniecznie zachowania. No, jeśli ktoś na nas krzyczy, czy jakoś tam krzywdzi w inny sposób, no to możemy powiedzieć, że no, chyba czujesz złość i tak dalej, no ale nie musimy mówić, że to super, że na nas krzyczysz, tak? Na mnie krzyczysz. No właśnie, a z drugiej strony, co jeśli osoba z takim zaburzeniem, no nie wiem, jest w relacji, czy jakiejś przyjacielskiej, czy w związku, czy w relacji z rodzicem, który właśnie nadal unieważnia, to będzie ją ściągało w dół, prawda? Nie wiem, czy to ładnie powiedziane. Ładnie. No tak, no na pewno. Na pewno to jest trudne. To jak możemy poradzić takiej osobie, co ona może robić? Zakończyć te relacje. Pójść na terapię. No to jest trudne, no bo jeśli utknęłyśmy w takiej sytuacji, gdzie ktoś nas ciągle właśnie unieważnia, no to musimy jakoś zadbać o siebie, może poszukać wsparcia też poza tym środowiskiem, w którym jesteśmy, jeśli nie ma możliwości wydostać się z niego, a czasami tak jest. I ograniczać te relacje. Ja wiem, że to mogą być czasami rodzice albo bardzo bliskie osoby i w ogóle, ale ostatecznie to mamy jedno życie i to nie jest tak, że musimy je spędzić w jakimś takim utknięciu. I ja wiem, że ja to w ogóle mówię, takie frazesy już po prostu naprawdę w każdym odcinku, ale no come on, naprawdę, żyjmy tak jak chcemy i jeśli ktoś jest dla nas niedobry i toksyczny, to po prostu wymyślmy, jak porzucić te relacje, bo to nie jest też dobre, że my będziemy liczyć, że taka osoba nas traktuje w jakiś sposób przez całe nasze życie i że będziemy na nią wpływać, żeby ona się zmieniła. Jakby po pierwsze, no to jasne, to by było super, ale no wiadomo, różnie to bywa, a musimy przede wszystkim najpierw zadbać o siebie i jeśli ktoś ma na nas taki wpływ, że my się czujemy tylko gorzej, no to jeśli jakby prośby i rozmowy celem zmiany tej sytuacji, zmiany zachowania tej osoby nie działają, to po prostu zacznijmy się dystansować, bo szkoda naszego życia i szkoda naszego czasu. No ja się z tobą zgadzam, aczkolwiek nie zawsze to jest takie proste. No właśnie. Bo czasami są jakieś zależności ekonomiczne, że ktoś studiuje i rodzice go utrzymują, a no, też studia mogą być bardzo ważne dla tej osoby i nie będzie ta osoba chciała tego poświęcić, tak? Mam takie osoby, które studiują dwa kierunki, mieszkają z rodzicami, no i nie mają jak się wyprowadzić, mimo że te relacje nie są, mówiąc delikatnie, najlepsze.
Ale jak najbardziej, no toksyczne relacje warto kończyć. Nie jest to bardzo łatwe, a szczególnie dla osób z dysregulacją emocji, czy z jakimiś różnymi emocjonalnymi problemami. Ale w DBT w ogóle jest nawet w tym module interpersonalnym są umiejętności, jak kończyć relacje też. No bo czasem trzeba. O, to fajne. No ja mam wrażenie, że w ogóle całe DBT jest taką jakąś kopalnią ciekawostek i też mogłybyśmy pewnie jeszcze długo gadać, ale może tak kończąc też chciałabym polecić wasz blog, bo tam jest też sporo artykułów waszego zespołu i z których ja też dużo czerpię i myślę, że są to bardzo wartościowe treści, które też mogą dać jakby poznać, co z tej terapii można wyciągnąć, nie? Przypomnisz waszą stronę? terapiadbt.pl. Wrzucimy link w opisie tego odcinka. Super, dzięki. I nagrałam ostatnio medytacje, są na naszym YouTubie. O, fajnie. Ja też nagrałam medytacje, ale nie ma ich jeszcze na YouTubie, są na Spotify. A to lepiej nawet, wolałabym, żeby były na Spotify, muszę to ogarnąć. No dobra, to Maria, może masz jeszcze jakieś słowo na koniec, przesłania? Może dla osób, które słuchają tego odcinka i zastanawiają się, czy to o nich, czy nie wiem, powinny zrobić jakiś krok, żeby się sobą zająć, albo może mają jakąś bliską osobę, u której podejrzewają takie zaburzenie. Co byś powiedziała takiego wspierającego na ten 2021 rok? Powiedziałabym wspierającego, kurczę. Powiedziałabym na pewno, że jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, takie myśli, że może warto by się zgłosić po pomoc, czy na jakąś konsultację, to po prostu jeśli macie taką możliwość, to to zróbcie. No bo to jest ważne, żeby dbać o swoje zdrowie psychiczne również. No i mam nadzieję, że traficie na dobrego specjalistę, dobrą specjalistkę, która wam w tym pomoże. Jeśli chodzi o osoby bliskie, to też myślę, że warto podkreślić to, że nie tylko te osoby cierpiące na borderline czy z dysregulacją emocji cierpią, ale też ich bliscy i jest taki program Family Connections dla osób bliskich osób z borderline, ale nie tylko. Właśnie z dysregulacją emocji jest darmowy i można się zapisać na stronie Polskiego Towarzystwa DBT. Są informacje o tym. Super, że o tym wspominasz. Super, też wrzucimy link. Faktycznie, zapomniałam o tym, a to jest bardzo mało znana rzecz, tak poza tym środowiskiem DBT, nie? Że w ogóle można uzyskać takie wsparcie, więc to też może podlinkujemy w opisie odcinka. Mhm. Super. Tak, no bo trudno też pomagać, jeśli sami się zmagamy z jakimiś trudnościami i najpierw sobie trzeba w samolocie założyć tlen, a dopiero później drugiej osobie, tak? Więc tam też jest dużo o takim dbaniu o siebie. No właśnie, bym powiedziała, dbajcie o siebie, chodźcie do psychoterapeuty, nie bójcie się, czy do psychologa, do psychiatry. Nie musicie od razu się zapisywać na terapię, ale warto, jeśli macie jakiekolwiek takie wątpliwości, warto się przejść. Tak, i tutaj też wracamy do tego, co poruszałyśmy w jednym z pierwszych naszych odcinków i to, co też jest chyba najczęstszym pytaniem, to znaczy kiedy zgłosić się do specjalisty. I tak jak powiedziałaś, do specjalisty warto się zgłosić, kiedy mamy jakiekolwiek wątpliwości i zastanawiamy się, czy to czas na specjalistyczną pomoc. Jeśli w ogóle coś takiego się u ciebie pojawia, to warto pójść. Tak jak mówi Maria, nie musisz zapisywać się na nie wiadomo jak długą terapię, to nie wiąże się z jakimiś konsekwencjami wieloletniego leczenia ani nic takiego. Można pójść na jedną konsultację i już nigdy więcej jej nie powtórzyć, jeśli nie chcecie, a jeśli chcecie, to możecie ją powtórzyć, ale że to nie jest żadna obligacja. Tak, pamiętajcie, że terapeuci i psychologowie to nie są telemarketerzy, którzy jak tylko powiesz tak, to zapisują ci umowę na 2 lata, gdzie musisz płacić na jakiś rachunek, gdzie nawet nie podpisywałeś umowy, tylko jedna konsultacja może być jakąś wartością dla ciebie, czy 2 konsultacje, możesz poczuć ulgę, możesz uzyskać wsparcie, a niekoniecznie trzeba zapisywać się, obligować do czegoś, nie? Więc i tak samo jak Kleo, zawsze uważam, że jeśli tylko masz myśl, że coś może być nie tak, albo że chciałabym coś skonsultować, upewnić się ze specjalistą, czy to jest okej, to warto to zrobić, a nie czekać, jak będzie gorzej. Ludzie wrzucają po jakieś 20-30-minutowe filmiki na YouTube'a o tym, kiedy udać się do psychologa, a odpowiedź zajmuje raptem 30 sekund. Po prostu idź. To jest moja odpowiedź. Można zwariować podcast. Cała prawda, całą dobę.
Dobra, dzięki Maria, że chciałaś z nami o tym porozmawiać. Dzięki jeszcze raz też. Ten nurt, w którym pracuje bezpieczne miejsce, to DBT, czyli... Zapamiętajcie te trzy litery. Czyli terapia dialektyczno-behawioralna. Dialektyczno-behawioralna. Okej, okay, dzięki. A, właśnie, jeszcze nie powiedziałaś, dlaczego dialektyczno? Bo ja w ogóle nie mogłam tego zaczaić na początku. No też takim jednym z fundamentów DBT jest właśnie dialektyka i tutaj może w takim skrócie powiem, to co jest ważne, to to, że nie ma absolutnej prawdy i że ja mogę mieć rację i ty możesz mieć rację, mimo tego, że się ze sobą nie zgadzamy i że to są inne punkty widzenia. Tutaj nie chodzi o to, że ja się z tobą zgadzam, ale że akceptuję to, że ty masz swoją jakąś rację, swoją prawdę i za tym stoi jakiś twój kontekst, twoja historia. Czyli tak jak w asertywności, ja okej, ty okej. Trochę tak. Tu chodzi też o to, że dwie pozornie przeciwne idee się, no właśnie, nie wykluczają i to ma odzwierciedlenie w całym DBT, że jednocześnie akceptujemy osobę, która do nas przychodzi, ale pracujemy też nad zmianą i to jest wyraz też tej dialektyki na przykład. Niby przeciwne, tak, ale równie ważne i prawomocne, tak. Okej, okay, czyli stoi za tym jakby ta część taka trochę filozoficzna, można powiedzieć, i ta behawioralna, czyli pracujemy nad zachowaniem, uczymy się umiejętności i te rzeczy się łączą w terapii. Tak, i uczymy też takiego dialektycznego sposobu myślenia, czyli nie czarno-białego, bo często osoby myślą tak bardzo czarno-biało, że coś jest złe, dobre. A tutaj staramy się trochę uelastycznić ten sposób myślenia właśnie poprzez dialektykę. Czyli znowu myślimy na zasadzie spektrum, że to nie musi być tylko dobre, złe, a to też często przeradza się w taki perfekcjonizm, nie? Że jeśli dostanę czwórkę, to jest tragedia, a jeśli zarwę wszystkie nocki i będę się uczyła dniami i nocami, no to osiągnę tą piątkę i dopiero wtedy może będę zadowolona. To też tak często się łączy z mojego doświadczenia. Jasne. No tak. Tak jeszcze mówimy o tym środkowa droga. Też, że szukamy takiego właśnie balansu między tymi przeciwieństwami często. Równowagi. Tak. Tak bym wszędzie ta równowaga. O co chodzi w ogóle, nie? Że co rusz to ktoś nam mówi, że musimy zachować równowagę w tym, w tamtym. W sporcie, w jedzeniu, w spaniu. Ostatnio właśnie miałyśmy rozmowę o spaniu i też właśnie też dużo było tej równowadze. Znaczy, oczywiście mówię to trochę prześpiewczo, no bo wiadomo, że trzeba zachować jakąś równowagę, a do ludzi to nie dociera nadal. Nawet dostałam od mojego dziadka kiedyś taką książkę o dwubiegunówce. Właśnie na nią zerknęłam i ona też się nazywa Złap równowagę. Niezła rada, co? Dzięki. Nice. Dzięki Maria za rozmowę i słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień. Pa! Pa! Pa, dzięki.